Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was już chyba w 10 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Tajemnice Jumanji. Śpimy do północy, oczywiście ci się będą teraz wkurzać. Akurat wzięłam łóżko Jakoba, no dobra. Mieliśmy się spotkać z piratami. Więc chodźmy. Miałam się spotkać z nimi o północy, nie opodal obozu najemników, więc w sumie nie wiem, co to znaczy. Czy gdzieś tutaj na plaży, czy gdzie? Może wezmę sobie, wyciągnę łuk, szybciej go namierzę, tego gościa. Ścierwojad, no to świetnie. No nie chodziło mi akurat o ścierwojady. Ach, dobra, nie będziemy się chrzanić. No dobra, już tak zbiorę. Znowu nam się styl walki poprawił. Dobra, też już tak zbiorę, bo mi się... O, cześć! Nie zauważyłam cię. No dobra, no nie opodal obozu najemników. No to dla mnie nie opodal, to jest tutaj gdzieś na dole. O, proszę, może oni siedzą teraz właśnie tutaj. Nie. No miało być o północy. No to kurde jestem. O, tu są piraci. Zrobimy zapis, jakby chciał mnie zaatakować czy coś. Należysz do grupy Jakoba? Tak, powinienem dostarczyć te towary. Trzymaj. Tutaj masz złoto. Okej, dzięki. To tyle? Okej. No dobra. No to wracamy na górę. I znowu tędy nie przejdę, prawda? Kurde. No. Ach, te drzewa. Muszę, kurczę, specjalnie chodzić naokoło. No chyba tyle. Mieliśmy im zanieść towar, dali nam pieniądze. To teraz powiedzmy Jakobowi, że sprawa załatwiona. Ten w ogóle śpi fajnie nad łóżkiem. Dostarczyłem towar. Bardzo dobrze. No dobrze, a co z nagrodą? Zachowaj po prostu złoto, które dostałeś od piratów. Niech będzie. Co powinienem teraz zrobić? Powinieneś udać się z piratami na wyspę. Pomóż piratom w ich problemach. Może wkrótce ponownie wyruszymy na morze. W porządku. Dopóki jesteś na wyspie, to kapitan Stanislaus będzie twoim kompanem. Ręka rękę myje. No dobra. Okej, oni nadal tam są, więc muszę po prostu do nich zejść chyba. No nie sądziłam, że będziemy współpracować z piratami. Aż tak bardzo. Że aż będziemy do nich odesłani, żeby z nimi pracować. Możemy ruszać. Jesteś gotowy? Oczywiście, a jak to u ciebie wygląda? Myślę, że mam wszystko. Jesteś pewny? No tak. W porządku, więc przebijmy się do morza. No mamy wszystko, także... Chodźmy. Jesteśmy. Dobrze, zabierz mnie do obozu. Podążaj za mną. Oczywiście, przecież ja wiem, gdzie jest obóz.
O, proszę, jak już ładnie łódkę budują. Pięknie. No, jesteśmy. Idź najlepiej od razu do kapitana. Dobra, to od razu z nim pogadam, chociaż on chyba teraz śpi, no ale dobra. A, to znowu ty. Dostarczyłeś wiadomość? Tak, dostarczyłem. Jakob dał mi również rozkaz wsparcia was przy budowie łodzi. Dobrze, więcej rąk do pomocy oznacza, że będziemy mogli szybciej zwiać z tej przeklętej wyspy. A jak mogę wam teraz pomóc? Materiały do budowy statku już dla nas załatwiłeś, ale miałbym jeszcze inną prośbę. O co chodzi? Nasze zapasy rumu kończą się. Świetnie, na pewno powinienem teraz gdzieś pożeglować i załatwić rum, prawda? Nie, nie musisz. Rum jest tutaj na wyspie. Co więcej, leży 10 metrów pod wodą na dnie morza. Zanurkuj po prostu przy wraku naszego starego statku. Może będziesz w stanie uratować jeszcze kilka baryłek. Okej, czyli ja już wszystko wiem. Już wiem. No to ja w sumie część już butelek, znaczy tych skrzynek mam. Oczywiście nie wszystkie. Jest szansa, że się gdzieś tu prześpię, panie piracie. Dziękuję za łóżeczko. Nic się nie dzieje, daj mi spać. Dobra, to się kimliśmy. Eberhard, ty coś chcesz? Co tam? Coś tam, jeżeli statek nie skończymy, to tam bez sensu. Walter, coś chcesz ode mnie? Raczej nie. Andrew. Nie wyglądasz za dobrze, co się stało? Kilka dni temu ubiłem tuzin topielców, które zagrażały obozowi. Wczoraj rano przyszedł do mnie kapitan i zmniejszył moją rację, bo... A teraz uważaj. Pewnie kilku przeoczyłeś. Tak, dzięki. Teraz powinienem jeszcze raz odwiedzić tę jaskinię. Ale dalej kręcą się tam topielce i doszła tam jeszcze ich królowa. Odpłynęła tutaj dzisiaj rano i okryła się w jaskini. A problemem jest... Nie pójdę tam sam. Ty i ja pójdziemy tam razem. Dostaniesz 100 monet. No w porządku, chodźmy. Mądry chłopiec, razem musi nam się udać. Chodźmy. Chodź za mną. No jak dla mnie spoko. A ty się zatrzymasz? Nie, nie zatrzymasz się, no dobra. Bo chciałam jeszcze pogadać z Rolandem i z Fabianem, ale to chyba już za chwilę. Gdzie tutaj jest jakaś jaskinia? Nie wiem, ale okej. Ojej, tam coś jest. Ach, to aligatory. Tutaj jest jaskinia, tylko ostrożnie, nie chciałbym cię widzieć martwego. Prowadź, pójdę za tobą. Czy ta jaskinia tutaj była wcześniej? Ja oczywiście nie mam problemów za bardzo z topielcami już. O, cześć pani król... Jezu, one jednak mnie klepią. Okej, okay, zginęłam, bo tak, bo można. Dobra, czyli jednak mamy problem. Dobra. To powoli może. Pojedynczo tak mniej więcej spróbujmy. Andrew jest nieśmiertelny. Cześć, panie królowo. Co za bydle, przynajmniej jesteśmy teraz bezpieczni w obozie. Proszę, 120 monet. Mam dobry humor.
Okej, to pa. No nie, błagam. Błagam cię. Okej, wybiegł. Na szczęście. Kto to wymyślił? Piracki Cordelas. No pięknie, nowa brońka, moi drodzy. To lubię. Opłacało się tutaj grać, widzę, że pod siłę. Kolejny smoczy korzeń. No dobra, chrząszczyki sobie pokonamy, bo to jakiś tam expik jest. Mięso kopacza. Myślałam, że to jajo, to pielca. Ale jednak nie. Dobra, no po piracki Cordelas to się opłacało tutaj przyjść. Dobra, no z nich raczej nic nie zbiorę. W sumie nie wiem, czemu sprawdzam. Mamy jeszcze tam aligatory do wybicia. Tylko bym chciała pojedynczo. Chodź. No chodź. No i dobra, jeszcze jeden. Pięknie, na dwa strzały. Dobra, nie będziemy robić kółeczka, wrócimy tędy, bo tak to byśmy przeszli naokoło znowuż, przez całą wysepkę, a nie o to nam chodzi. Dobra. Dzisiaj nie chcę jakiegoś takiego odcinka robić, więc wiecie, troszeczkę musimy się sprężyć, znaczy się sprężyć. Ostatnio były dosyć długie odcinki, chciałabym zrobić troszeczkę krótszy. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zagadam jeszcze teraz z Fabianem, może on coś ma dla mnie, jakie zadanie. Nie, ja mam nadal nie paplać i ja go nie obchodzę. To może Roland ma jeszcze jakieś zadanie dla mnie. Pokaż mi swoje towary. No nie za bardzo. Masz teraz lepsze miecze. Ale ja mam mój piracki Cordelas. No, ma więcej obrażeń, to na pewno. No, wolę chyba mój piracki Cordelas. Dobra, on chciał tych 10 beczek tego rumu, a ja mam chwilowo 3 beczki. Także czeka nas troszeczkę nurkowania. Ale nie przejmujmy się. Tutaj też mamy pełno teraz cholerstwa do wybicia. Zatruła mnie, ale na szczęście wiele mi nie zrobiła tym swoim zatruciem. Gorzej, że ja tutaj nie mam żadnego nauczyciela. Więc tutaj mnie nikt niczego raczej nie nauczy. Widzę, że mamy tutaj bardzo podobnych przeciwników co ostatnio. Polne bestie, wilki. W porządku. Ale aligatora to ja chcę jednego, wiecie? Nie dwa. Ja wiem, dlaczego są dwa. Ale chcę jednego. Są dwa, bo ten poprzedni się został, dlatego że ja go nie zabiłam. Podobnie też było w tamtym miejscu. Stałeś się silniejszy, jest to super. Pięknie. Jeszcze sobie zdążymy tutaj podekspić. Tam jest jeszcze jedna polna bestia. Przyjemni przeciwnicy, nie powiem, że nie. Jeżeli się trafi warg, to może nam sprawiać problem. Ale to chwilowo raczej tylko warg. Ścierwojady. Nie chcę mi się nawet tego z nich zbierać, ale to się może przydać jeszcze.
Są wargi i to dwa. No niestety, z wargami nie damy sobie rady. Dobra, czyli w sumie podejdę sobie tylko do tego wilczka tutaj. I może kretoszczura. Dobra, i na razie głębiej nie idziemy. Zostajemy sobie tutaj. Chodźmy do przodu. Idziemy troszeczkę ponurkować po room. Miało być 10 tych beczek, tak? W ogóle, no tak, wbiłam nowy poziom. Powinno poszukać baryłek rumu przy wraku starego statku. Czyli pewnie gra mi powie, kiedy już mam wszystkie. Dobra. Gorzej, że ja nie jestem w stanie w pewne miejsca wejść. Dobra, wypłyniemy na chwilę. No, hop. Cześć pani rybo. Jakaś pani taka dziwna. Dobra, wpłyniemy tam w inny sposób oczywiście. To znaczy w bardziej normalny i cywilizowany. Gorzej, że ja mam problem, żeby wpłynąć tam, gdzie akurat chcę. Dobra. Okej. No, płyń. I teraz szybko wypływamy, żeby się nie udusić. Pięknie. Mi się wydaje, że to już są wszystkie. Okej. On coś mówił o 10. Ja mam tych baryłek. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak na złość nie ma tej jednej. No dobra. Nie wiem, opłyniemy może jeszcze z drugiej jakby strony. Nie wiem, gdzieś tu? Na dnie, ale widzę, że nie ma.
Mi się coś ubzdurało, że on chciał 10, ale może to tylko moja wyobraźnia. No bo ja tutaj już żadnej baryłki nie widzę. Tam już nie ma. Nie wiem, może przejdźmy się tam do piratów i zaraz się dowiemy, czy to już wszystko. Takie mam wrażenie, że tylko tyle ich było. Przynajmniej nie znalazłam jeszcze jednej. I też nie widziałam. Nie wiem, miejmy nadzieję, że to tylko 9. Jeżeli nie, to będzie mi trochę przykro, bo będę szukać tej jednej pewnie cały czas i nie znajdę tak łatwo, jak bym chciała. Nie wiem. Miło byłoby, żeby to były wszystkie. Błagam, niech to będzie 9. Błagam cię, powiedz mi, że te 9 ci wystarczy, proszę cię. Jeśli chodzi o rum. Tak, dałeś radę ocalić kilka butelek? Tak, proszę, 6 sztuk. Trzeba było 6? Dobra robota, dostaniesz z tego jedną butelkę. Poza tym jest coś jeszcze do zrobienia? Myślę, że nie, popytaj jeszcze innych w obozie. Dobra, Andrew, coś jeszcze chcesz ode mnie? Może teraz od Fabiana coś dostanę? Kurde, przestań pić. Możesz mnie właściwie czegoś nauczyć? Tak, mogę, ale dlaczego powinienem to zrobić? Bo razem obyliśmy topielce. Nie jest zbyt dobry argument, przecież już ci zapłaciłem. Daj mi 100 sztuk złota i potrzebuję cię w walce. Dobra, masz złoto. Złoto jest zawsze dobre, przyjdź do mnie, jeśli będziesz chciał się nauczyć walki bronią biednoręczną. Dobra, to fajnie. Walter, ty nic raczej ode mnie nie chcesz, pirat. Jak tam? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem, jasne. Pirat? Nie mogę. Eckhart? Co tam? Budowa okrętu idzie całkiem sprawnie, wkrótce powinniśmy znowu wyruszyć na morze. Świetnie. Roland? Ty masz tylko towary. Masz strzały, mogłabym od ciebie kupić, ale nie wiem, czy potrzebuję. W sumie to jak Fabian nie ma dla mnie żadnego zadania, to nie mamy co robić. O, ma. Ej ty, chodź no tutaj, mam dla ciebie robotę. Co mam zrobić? Możesz mi wierzyć lub nie, zostałem właśnie okradziony przez kilka goblinów. Naprawdę? Brzmi to jakoś znajomo. Co masz na myśli? Nieważne, co ci zabrały? Torbę pełną gwoździ, bez gwoździ nie mogę pracować dalej. Nie mam pojęcia, w którym kierunku uciekły te bestie. Będziesz musiał ich trochę poszukać. Nie martw się, podejrzewam, że gdzie mogą znajdować się te twoje gwoździe. Czy ja teraz mogę użyć tej teleportacji? Nie, jak to nie mogę? To ja nie wiem, gdzie one poszły. Ewentualnie mogą być w kopalni żelaza. Także przejdźmy się może jeszcze tam. Jak tam nie będzie, to będzie mi bardzo smutno. Bo bym wolała, żeby tam się znajdowały. Może się trochę wyleczymy, co wy na to? Ach, tu jest kokos. Ja się zastanawiałam, gdzie jest, ale widzę, że mało mi to daje. Serek już się bardziej opłaca. I chlebek. Dobra, bo ja cały czas na jednym zapisie jestem. Przez cały odcinek w sumie. O! Zębacz. Cześć. Trochę gryziesz. Ale nie jakoś bardzo. One będą tutaj, prawda? Nie? No nie mówcie mi, że one będą na górze. Ja tam nie wejdę drugi raz.
kurde. Ani się nie mogę przeteleportować, ani nic. Gdzie te gobliny mogły pójść sobie tańczyć, jak myślicie? Tam są te wargi. Niestety, ale te wargi to są chyba w miejscu, gdzie ja właśnie muszę się udać, wiecie? No, młody wilczku. Mogę w ogóle ściąć to drzewo. Nic mi to nie dało. Gdzie te gobliny mogły spierniczyć? No, moim zdaniem są na górze. Ale to dlaczego ja się nie mogę tam przenieść? Przecież po coś tą teleportację dostałam, tak? No nie mogę. Zaraz muszę kończyć odcinek. Jeszcze może spróbuję pokonać te wargi. Tylko to by wypadało się jednak wyleczyć. Dobra, skrada się chyba jeden. Gorzej jak... Tak, nawołał tego drugiego. Dobra, pięknie. Czuję, że się uda. Pięknie. Akurat się rzuciły w sumie pojedynczo na mnie, więc poszło w miarę prosto. Nie wiem, wejdę tu na górę jeszcze, może tam coś jest. No gobliny to raczej tutaj nie weszły na te strażnice, tak strzelam. Tam nic nie ma. No nie mówcie mi, że ja mam znowu na górę wchodzić. Ale z drugiej strony, gdzie one mogą być, jak nie tam? W sumie nie weszłam do środka tej kopalni, może faktycznie są w niej. Nie wiem, no nie zaszkodzi mi wejść. Tylko sobie najpierw pochodnie odpalimy. Nowe zadanie, złodzieje gwoździ. Czy one są tu? Okej, no to ja wiem, że mu ukradł i powinna mu przynieść z powrotem. Nie wiem, no nie zaszkodzi tu wejść. Raczej ich tutaj nie ma, no ale ta kopalnia nie jest aż tak duża, więc nie zaszkodzi sprawdzić. Ale z tego co widzę, to ich tutaj nie ma. Podejrzewam, że są faktycznie tam na górze, gdzie ostatnio. Gorzej, no, że ja się tam nie chcę wspinać, a ta teleportacja jakimś cudem w ogóle nie działa. No nie ma ich tutaj. Dobra, więc wychodzimy. Dobra, więc wyłączmy sobie pochodnie.
Wiecie co, ja wam powiem tak, ja bym użyła sobie Marwina, żeby tam na górę wlecieć, bo wspinanie się tam jest głupie, a podejrzewam, że ten mój teleport, to on powinien jednak działać. Tak, to tu. No, tylko to tak nie miało wyglądać. Tak, miałam się tutaj wspinać po raz kolejny. Ja akurat znalazłam torbę z gwoździami już. Od razu sobie wyłączę cheaty. Wiecie, nie chciałam się tutaj drugi raz wspinać. Szczególnie, jeżeli miałam pewności, czy to w ogóle ma sens. Z góry przepraszam, że użyłam cheatów. Ale sami wiecie, jakie problematyczne było dostanie się tutaj. Tutaj jest wulkan i ja strzelam, że ja powinnam tą teleportacją się tutaj dostać, ale coś nie wyszło. I ona po prostu nie zadziałała. Także przepraszam z góry, że użyłam, ale no, niestety. Nie chciałam się tutaj drugi raz wspinać i wiadomo. Moi drodzy, to byłoby na tyle na ten odcinek. Spotkamy się już na dole. Ja sobie zejdę i spotkam się z wami od razu przy Fabianie. Także do usłyszenia. Cześć.